Znajdujemy się obecnie w parafii świętego Józefa we Włocławku. Jest to czas szczególny, który przeżywamy, ponieważ czas Wielkiego Postu to czas rekolekcji. To czas, kiedy ludzie jakby bardziej refleksyjnie podchodzą do swojego życia, zadają sobie podstawowe pytania, kim jestem, dokąd zmierzam i jakie jest moje ostateczne powołanie. Wychodzący ludzie z Kościoła, z Eucharystii ukazują nam drogę naszą życiową, drogę duchową, drogę duchowej przemiany, a przede wszystkim drogę, która prowadzi nas do Boga. To nie przypadek, że znajdujemy się w parafii świętego Józefa, która we Włocławku, która przeżywa swoje rekolekcje. W tej świątyni znajduje się przepiękna figura świętego Józefa, który trzyma w swoich rękach małego Jezusa. Ten właśnie święty Józef chce nam dać Jezusa. Czy skorzystamy z Jego oferty? Czy skorzystamy z tego, że przyjmiemy do swojego życia Jezusa? W tej parafii obecnie przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Jest to dla nas chrześcijan też szczególny czas, kiedy odczytujemy swoją życiową drogę, swoje nawrócenie. Czym dla nas, chrześcijan, ludzi XXI wieku jest ta droga przemiany? Na czym jest? Jest sensem i celem naszego życia. Jest przede wszystkim też i naszym powołaniem, odczytywaniem na nowo drogi, która prowadzi nas ku Bożemu Królestwu, ku niebu. Rekolekcje to jest takie szczególne wydarzenie dla każdej parafii, dla każdej wspólnoty parafialnej, bo poprzez może częstsze wsłuchiwanie się w Boże Słowo, poprzez sakramenty święte właśnie odczytujemy na nowo swoją drogę, swoje powołanie. Nawet kiedy będziemy widzieli ludzi idących do kościoła, czy powracających z kościoła, to możemy tutaj właśnie zobaczyć ten symboliczny motyw drogi. Drogi ludzi idących do świątyni i jednocześnie drogi do konfesjonału, gdzie Bóg poprzez człowieka do nas konkretnie przemawia. Dlatego też czas Wielkiego Postu jest dla nas szczególny, bo jest czasem przemiany naszego serca. Zresztą samo słowo hebrajskie derek, które pojawia się u proroka Izajasza, nie ma charakteru tej drogi tylko geograficznej, gdzie ktoś idzie z jednego miejsca do drugiego, do wytyczonego celu, ale jest to droga duchowej przemiany, która prowadzi nas, tak jak powiedział ksiądz kanonik, do nieba. Czym zatem dla nas, chrześcijan, którzy teraz w tym czasie przeżywają wybór nowego Ojca Świętego? Właśnie już został dokonany i właśnie Ojciec Święty w swoim pierwszym przemówieniu wskazał właśnie na drogę. Wskazał na drogę, to rzeczywiście przygotowywaliśmy się i oczekiwaliśmy wręcz z utęsknieniem na nowego Ojca Świętego. I chyba już w pierwszych gestach na tej loży, kiedy w oknie balkonu się pojawił, Ojciec Święty nam pokazał, co jest istotą chrześcijanina. Modlitwa. Zresztą ta modlitwa jego była taka i prosta, a zarazem podkreślająca
sens i cel modlitwy, podkreślająca, że chrześcijanin jest w tej drodze, ale w łączności z Panem Bogiem w modlitwie. Ojciec Święty w swoim pierwszym przemówieniu powiedział, że dla nas chrześcijan ta droga przemiany, droga, która związana jest także z naszym cierpieniem, z krzyżem, z odrzuceniem, to jest takie bezpośrednie naśladowanie Jezusa Chrystusa i można być papieżem, można być kardynałem, biskupem, można być kapłanem, można być chrześcijaninem, ale jeżeli nie pojawi się tam motyw krzyża, jeżeli nie będzie przeżywane należycie też cierpienie, nie będzie to naśladowanie samego Jezusa Chrystusa. No chyba dla każdego z nas, dla chrześcijanina, krzyż jest jednym z elementów naszego życia chrześcijańskiego. Nie unikniemy krzyża. I teraz kwestia tego, jak ten krzyż chcemy ponieść. Jak go chcemy, czy zaakceptowaliśmy krzyż, czy zaakceptujemy krzyż. No, on jest nieodzownym elementem naszego życia z Chrystusem, bo przecież droga Chrystusowa była drogą krzyża, ale była też i drogą radości, zmartwychwstania. Tak samo i my podążamy za Chrystusem tą samą drogą z krzyżem. Z krzyżem, prawda? Swoim krzyżem. Dzisiaj, kiedy obserwuje się wielu piosenkarzy, aktorów, którzy nie mają nic wspólnego z Kościołem, z krzyżem, często krzyż pojawia się na ich piersiach jako pewien rodzaj biżuterii. Natomiast dla nas właśnie chrześcijan jest on szczególnym znakiem. Znakiem, który został wielokrotnie publicznie odrzucony. Ale przede wszystkim ten krzyż jest wpisany w nasze serce, w nasze przeżywanie Boga i drogi, która wiedzie do zbawienia. Bardzo cieszę się, że mogłem się tutaj spotkać jako kapłan, który należy do dekanatu włocławskiego I. Bardzo cieszę się z tego, że w tej parafii akurat teraz przeżywamy rekolekcje i mamy właśnie to nagranie. Dlatego, że można w tym programie katolickim pokazywać różne rzeczy. Można pokazywać Pismo Święte, mówić o Piśmie Świętym, ale przede wszystkim w tym programie chodzi o to, abyśmy pokazali, w jaki sposób my przeżywamy swoją wiarę, kim jest dla nas osobowy Jezus Chrystus, jaka jest nasza z Nim relacja i to pewnie wskazał nam właśnie Ojciec Święty Franciszek. Nawet ten ptak, który pojawił się na kominie, z którego wyleciał biały dym, ta mewa w języku łacińskim to jest larus argentatus, czyli mewa srebrzysta. Czyli jakby Pan Bóg przez ten widzialny, naturalny wręcz znak chciał pokazać, kto będzie Ojcem Świętym i jaka będzie jego droga w podążaniu za Chrystusem. Dla nas kapłanów, dla biskupów to jest szczególny wyznacznik. Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy takimi znakami, ale nie jesteśmy znakami drogowymi, które stoją w miejscu i wskazują jakiś cel, jakieś miejsce, ale jesteśmy znakami, które razem z ludem Bożym dążą do Chrystusa. Razem, tak jak Mojżesz, tak jak Abraham, idziemy ku Chrystusowi, ku wyznaczonemu celowi. I to jest bardzo, prawda, widoczne w naszej wspólnocie. Dobrze by było, żebyście też pokazali, prawda, że nie tylko kapłani odczytywują to, co jest bardzo ważne w życiu chrześcijanina, ale ludzie. Ale ludzie, proszę zobaczyć,
U nas właśnie teraz odbywa się msza święta. Iluż ludzi idzie z Chrystusem? Iluż ludzi, prawda, w taki świadomy sposób odczytuje to, co jest, no właśnie, istotą drogi, o której tutaj mówimy, i istotą, no, chrześcijanina. Często pojawiająca się krytyka kapłanów czy biskupów duchowieństwa wiąże się z tym, że wielu ludzi próbuje usprawiedliwić często swoje niepoukładane życie, a Pan Bóg w swojej ogromnej miłości tak bardzo pochyla się do człowieka. Ukazuje to nawet w geście pochylonego Ojca Świętego, który pochyla się nad ludem Bożym, pochyla się po to, aby prosić lud Boży o modlitwę w jego intencji. Jednocześnie ten sam Bóg, który klęka przed człowiekiem, przed jego słabością, ten sam Bóg przemawia do nas poprzez człowieka. Przecież w konfesjonale nie znajduje się anioł, który sfruwa nagle z nieba, który mówi jakimś trudnym do zrozumienia anielskim językiem, ale przemawia do nas poprzez słabego człowieka, który rozumie tego drugiego. No, ten gest Ojca Świętego, prawda, świadczy o sile modlitwy. Ojciec Święty nam chciał przez to pokazać moc, głębię i przede wszystkim siłę modlitwy. To jest istota, prawda, naszego życia. Modlitwa, która pozwala nam spojrzeć na siebie takim okiem krytycznym, pozwala nam ocenić ocenić siebie, ale i krytycznie na siebie spojrzeć. Czy mieć ten właściwy dystans do swoich słabości, kim jestem. Ja też tutaj, mówiąc o Ojcu Świętym Franciszku, chciałbym nawiązać do jego wspaniałych poprzedników, do błogosławionego Jana Pawła II, który niczym Boży aktor wystąpił na deskach całego świata i właściwie poprzez jego działanie, poprzez jego gesty, wręcz wyreżyserowane przez samego Boga, spowodowały to, co spowodowały. Upadł miniony system, który negował Boga. Jednocześnie pojawia się druga postać, Ojca Świętego Benedykta XVI, obecnie emerytowanego biskupa rzymskiego, wielkiego intelektualisty, który już w inny sposób pokazywał, że Kościół jest kontynuacją przepięknej starej tradycji, a obecny Ojciec Święty Franciszek, też kontynuując to wielkie dzieło Bożego pochylania się nad człowiekiem, pokornie pochyla się nad ludem Bożym, aby wiernie wypełniać Boże Słowo, aby wiernie wypełniać Boże przykazanie. Jednocześnie ten właśnie Ojciec Święty Franciszek wskazał, że i krzyż, który jest wpisany w życie chrześcijanina, i cierpienie mogą być jego bezpośrednim naśladownictwem. Można by było powiedzieć, że te dwa wielkie pontyfikaty i ten trzeci, nowy, rozpoczynający się, to dla nas szczególny czas rekolekcji i zamyślenia. Czym właśnie dla księdza, dla tej wspólnoty jest ten nowy wyznaczony czas? Czas nieznany. No jest to czas nieznany, ale i zarazem znany. Ja myślę, że obecny papież Franciszek będzie kontynuował dzieło swoich poprzedników. W inny troszeczkę sposób, ale no niestety w Kościele istotą Kościoła jest wiara, jest krzyż, jest cierpienie. Różne mogą być osobowości. Ale istota
nie zmieni się. No, kiedy nawet patrzymy na świętego Piotra, kiedy patrzymy na świętego Pawła, dwie wybitne, wielkie osobowości, prosty rybak z Galilei, wykształcony rabin, uczeń Gamaliela, święty Paweł, ale oni działali, pracowali w jednej winnicy pańskiej. Podobnie można było powiedzieć o tych dwóch wielkich pontyfikatach i o tym trzecim, który się rozpoczyna. W kontekście tych przepięknych, wspaniałych, parafialnych rekolekcji. Ja chciałbym jedynie zapytać, pokornie zapytać księdza kanonika, jakie wyznaczyłby ksiądz zadanie dla swoich parafian, dla swoich owiec, które przecież ksiądz jako ten duszpasterz, pasterz prowadzący tę wspólnotę parafialną do nieba. No, obecnie jest rok wiary. Takim konkretnym zadaniem dla nas wszystkich, szczególnie dla wspólnoty parafialnej, jest pogłębienie swojej wiary. Pogłębienie swojej wiary. My na różny sposób to czynimy. Są spotkania, jest wieczna adoracja tutaj w parafii na ten czas, przez ten rok, roku wiary. No i przede wszystkim my jako kapłani staramy się ten element wiary w swoich homiliach, czy księża prefekci w katechezach bardzo mocno akcentować i o tym mówić. I ten problem wiary rozwijać w miarę możliwości naszych sił, naszych zdolności, naszej wiedzy. Proszę księdza kanonika, mówi się często, że Kościół przeżywa swój kryzys. Ja w katechezie czy na wykładach często powtarzam swoim słuchaczom, że Kościół nie przeżywa kryzysu. To ludzie, którzy znajdują się w Kościele, przeżywają swój kryzys. Nawet sam święty Paweł, kiedy zwraca się do poszczególnych wspólnot chrześcijańskich, czy to do Rzymian, do Efezjan, mówi hagioi kai hamartoloi, czyli grzeszni i święci jesteście. Święci, bo jest obecny w naszej wspólnocie Kościoła sam Chrystus. On to nam obieca, przecież on nas nie kłamie. Ale jednocześnie nasza słabość, nasze grzechy, nasz upadek często jakby przysłania ten obraz prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to dla nas, ludzi Kościoła, szczególny czas oczyszczenia, czas łaski, bo przecież jak mówi święty Paweł, apostoł, moc przecież w słabości się doskonali. Tak. Więc no, my korzystamy przez kapłani i tu dzisiaj z mediów, ale niektóre media no, chyba na wyrost już postawiły krzyż na Kościele, na wiernych. Myślę, że jest jakiś kryzys. Jest jakiś kryzys, ale Kościół, biskupi czynią wszystko, żeby wszystko zrobić, wszystko uczynić, aby no, dotrzeć do człowieka. I właśnie rekolekcje, konfesjonał, to spotkanie takie indywidualne z człowiekiem no, pozwala nam bardzo wiele w sferze życia duchowego temu człowiekowi pomóc. I wielu ludzi, prawda, nawraca się. Mówi się, że wielu odchodzi od Kościoła, ale wielu, naprawdę wielu, po rekolekcjach, dobrych rekolekcjach, dobrze przeżytych rekolekcjach, a nawet, powraca do wspólnoty. Nawet podczas spotkań indywidualnych z kapłanem. No oczywiście. Że my potrafimy mówić o tym, że też mamy swoje problemy,
też przeżywamy jakiś swój kryzys. Nie jest to oznaka naszej słabości, ale naszej wielkości. Jeżeli Bóg, który przed 2000 lat, ponad 2000 lat pochylił się nad człowiekiem, uklęknął przed nim i postawił na jego drodze krzyż. Nawet sama symbolika krzyża. Mamy tę belkę poziomą, która symbolizuje ten czas, który przeżywamy obecnie. To greckie chronos i jednocześnie ta pionowa belka, czyli to kairos, czyli ten czas Boży, gdzie jest wieczność. One się krzyżują i na tym skrzyżowaniu zawisł Jezus Chrystus, mówiąc językiem jeremiaszowym, niczym orzeł rozpostarł swoje skrzydła między niebem i ziemią jako wieczysty kapłan, ale jednocześnie pokorny sługa. I to pokazał nam właśnie obecny Ojciec Święty, kiedy właśnie pochylił swoją głowę przed ludem Bożym, aby ten lud modlił się za niego. Jakby prosił ten lud o błogosławieństwo. No jest to, prawda, wiele znaczący znak. Wiele mówiący dla nas kapłanów i również i dla wiernych. Myślę, że możemy się wiele uczyć od Ojca Świętego, który przecież swoją prostotą wypowiedzi, jednocześnie pokornym podejściem do człowieka wyznacza nam już cel naszych życiowych rekolekcji, bo całe nasze życie to są jedne wielkie rekolekcje ciągłych powrotów. Tak jak mówi sam Cycero, że powracająca fala. Biblia jest takim właśnie ciągłym powracaniem, tak jak fala powraca i odchodzi od brzegu. Tak samo my zbliżamy się do Pana Boga, czasami od Niego odchodzimy. Upadamy, ale powstajemy. Upadamy, ale powstajemy, idziemy dalej. Myślę, że tak jak Jezus, który nie tylko trzykrotnie, ale wielokrotnie pewnie upadł, kiedy miał dojść do celu swojej ziemskiej drogi, kiedy miał dotrzeć do Golgoty, to pokazuje nam, że nasz upadek nas nie przekreśla. Mimo tego, że media mogą nas przekreślać, czy mogą nas różne gazety przekreślać, czasami zabierając naszą ludzką godność, Chrystus nas jednak nie przekreśla. Chrystus nam wskazuje właśnie cel naszej drogi i to ciągłe powstawanie. Wielki Post kojarzy nam się z nabożeństwami ku czci miękkiej Chrystusa, przede wszystkim z gorzkimi żalami, ale także z drogą krzyżową. Stąd też serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drodze krzyżowej ulicami miasta Włocławka, która odbędzie się w piątek, 22 marca o godzinie 17:00. Rozpoczęcie z placu przy klasztorze Ojców Franciszkanów. Katolickie Centrum Służby Rodzinie we Włocławku zaprasza natomiast 21 marca we czwartek na godzinę 17:00 wszystkich rodziców do wzięcia udziału w kolejnych warsztatach tzw. Szkoły dla Rodziców. Tym razem warsztaty poświęcone będą tematyce komunikacji w rodzinie, czyli spróbujemy zmierzyć się z problematyką kłótni, naszych rodzinnych sporów, jak wpływa to na dzieci, jak dzieci to odbierają, a także co my jako rodzice możemy zmienić. W tych dniach zebrani są w Watykanie kardynałowie. Otoczmy ich szczególną troską, taką modlitewną, polecając ich posługę, ich otwartość na Ducha Świętego, opiece świętego Józefa, którego w tych dniach uroczystość będziemy obchodzili jako głównego patrona Kościoła, także jako patrona diecezji włocławskiej. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz?
Piątą niedzielę Wielkiego Postu w Ewangelii ewangelista Jan przedstawia nam, znane nam doskonale wydarzenie. Pochwyconą niewiastę na cudzołóstwie, na grzechu, stawiają przed Jezusem, aby ten ją osądził, bo według mojżeszowego prawa grozi jej ukamienowanie. Przez ten fakt, przez to wydarzenie, Jezus uświadamia nam, że nie potępia człowieka, ale potępia grzech. Jezus, pochylając się nad grzesznością człowieka, nad jego grzeszną kondycją, tak doskonale znaną każdemu z nas, nie robi spektakularyzmu, nie robi sensacji, nie wytyka błędów, ale szuka dobra w sercu człowieka. Szuka dobra w sercu każdego grzesznika. Szuka dobra w sercu moim i Twoim. Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I po tych słowach wszyscy rzucili kamień, ale na ziemię, bo nikt nie odważył się rzucić nim w jej stronę, bo każdy stwierdził, że nie jest bez grzechu. Nam łatwiej jest w XXI wieku wytykać błędy, grzechy innych, trudniej stwierdzić w pokorze przed Bogiem, że grzech jest również we mnie. Nikt cię nie potępił. Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Jezus, patrząc w piątą niedzielę Wielkiego Postu w głąb naszych serc, nie potępia nas za naszą grzeszność, ale pragnie naszego nawrócenia. Zbliżając się coraz bardziej do najważniejszych wydarzeń w naszej wierze, męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, stańmy twarzą w twarz z Jezusem, wyznajmy Mu swój grzech i prośmy o nawrócenie. A doświadczymy nie potępienia, nie obnażenia zgodności, ale miłosiernego serca Boga, który pragnie przebaczać, który pragnie nas kochać bezinteresowną miłością. I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz.